O Boże. Coś mir. Nie. To nie. Jak mir mówi, że nie, to znaczy, że nie. Co to za pozycja? Co ty tak leżysz? Idę na kompa, mir. Jezu, harczy mi jeszcze. Haj, dzień dobry. Witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja muszę wam powiedzieć, co się stało. To, że mir leży na tym, na schodach, to jest nic. Co Dawid zrobił? Niestety nie jechał ze schodów. A szkoda. Dzisiaj Dawid zrobił rosół. Kminicie to? Zrobił rosół. Ja tylko ugotowałam makaron. Nie? Rozumiecie to? Dostaliśmy kurczaka od teściowej, świeżuteńki, wiecie. No i ja tak patrzę, co on tam robi w tych garach, nie? A on se rosół robi, nie? No. Także mamy rosół. Halo, pokaż się. Pokaż się. Ostatni dzień ciepła. Więc idę na dwór w kietce. Idę na No. plażę. Idziesz z nami. Mir jedzie z tobą na dwór, zobacz. Nawet mu się podoba, patrz. Widzisz, zobacz. Mir jedzie z tobą na spacer. Nie no, bez koca, czekaj, koc poc. Mir. Mir jedzie z tobą, widzisz? A tutaj przegląd moich wikliniaczków, które kupiłam wczoraj na jarmarku w Koninie. Przepiękne, są naprawdę tak cudaśnie wyglądają. Mir, bierz kakao z ekranu. Także inspekcja musi być. Nie, Mir mówi, że nie. Ryszard, ty też chcesz se wąchnąć? To se wąchnij. Dobra, jedziemy do sklepu. Jedziemy do sklepu. Dawid powiedział mi dzisiaj bardzo smutną informację, że koniec lata. Że podobno ostatni dzień takiego ciepła. Ile jest ciepło dzisiaj? 24. 24. Jest naprawdę taka paruwa. I że to już ostatnie ciepło, w sensie, no przynajmniej tak zapowiadają. I że w nocy ma być nawet 7 stopni tylko. To już? Ledwo się zaczęło i już? No jak w końcu? Przestań. Jedziemy do sklepu, bo nas zasuszyło. Coś do picia chcemy, takiego oprócz wody, tak jakoś, nie wiem, jakiś soczek. Wzięłam koszyk, jakąś kolę zero, albo nie wiem co. Pierdzielamy se lody. Jakiś powiem, jest taki se. Ja mam biała czekolada i marcepan w środku. I powiem wam, że jak lubię marcepan, nie jest zły, ale nie urywa mnie. Rozumiesz? Wasze zdrowie, taką miałam ochotę na puszeczkę Coli Zero, że sobie tego nie wyobrażacie. Odwrócę. Kupiłam papryki, różne kolory, tak oryginalnie w folii dzisiaj wzięłam, bo po prostu mieliśmy jechać tylko po napoje, nie? I zrobimy faszerowane, bo dawno nie było. Wzięliśmy rzodkiewkę, twaróg i zrobimy ze szczypiorkiem, wiecie, twarożek, dwa awokado, ser i uwaga, zapraszam. Chodźcie, proszę. Zapraszam. Proszę, waszą ulubioną. Wszyscy są? Wszyscy są. Widzicie? To jest życie. Mir mówi, że nie. To znaczy, że nie. Patrzcie, jaki podział. Rysiu z narzeczoną, a Mir z grubym. Kupiłam też te dwie, jak to się nazywa, do torta petardy, jedyneczkę, świeczkę. I zobaczcie na niego. Dawno nie było kubków, to tak się rozkręciłam, że już drugi. Ostatnio w Pepco, a ten w twoim markecie. No jest przepiękny, po prostu przepiękny. Jeszcze był taki biały ze złotym i jeszcze był taki jasny różowy i ten jasny różowy też mi się podobał, chociaż ten biały też. Tylko wiecie, co jest najgorsze w tych kubkach? Że on kosztował 3 dychy. 30 złotych. Ja już je widziałam, bo one są tam wyłożone długi czas i nie kupowałam go, bo mówię, szkoda mi 3 dychy na kubek. A dzisiaj po prostu tak przeszłam, stanęłam i mówię, nie, wychodzimy. No bajka po prostu. Na jego plus, nie wiem czy widzicie, że on jest duży. 400 ml tu jest na karteczce. Te 400 ml to miało być w jego obronie, że 30 zł. No. Właśnie próbuję zrobić sobie taki szybki makijaż, jak zawsze robię 15 minut i zaraz jadę na pole. I to dosłownie. Nie w sensie takim, jak się chyba na Śląsku mówi, że u was jest, że na pole, czyli na dwór. A u nas jest na dwór, to na dwór, rozumiecie, nie? Ale ja idę teraz dosłownie na pole do sąsiada Krzysztofa. Zaraz zobaczycie. Sami przyznacie, że na pole było warto iść. W ogóle ile tego podkładu na tę gębę. Jakbym na wesele szła taka warstwa. Zobaczcie. Cały arsenał. Dron, bo chodzi o drona i o wszystkie inne rzeczy. Jedziemy. A zaraz zobaczycie, jak to naprawdę jest daleko. Serio.
Może ja będę teraz do was mówiła cały czas, żebyście wiedzieli, że można było iść na pieszo na przykład, nie? Ale po co dupę ruszać, jak można furą podjechać? Musiałam zakręcić na podwórku, a teraz słuchajcie, wyjeżdżamy na drogę i patrzcie, jak to jest daleko. Nie? Rozumiecie? Bo nie chcę przyspieszać tego, tylko w sekundach, nie? Zaraz zobaczycie, bo to już zaraz koniec będzie, rozumiecie to? Idziemy, 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 idziemy. Jeszcze sobie, słuchajcie, idziemy i już jest koniec. Jesteśmy na miejscu. Rozumiecie to, nie? No. A pole jest szanownego Krzysia, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeżeli jakimś cudem ogląda ten film, to Krzysiu, masz zajebiste pole. Musiałam przyjechać skorzystać. No, naprawdę. Czekajcie, ja się sobie tu ustawię. O! I wychodzimy. Zobaczcie, ale zrozumiecie mnie za chwilę. A jeszcze jakby tu sesję zdjęciową zrobić, to normalnie nic, tylko słuchajcie, krzyczeć. Także słuchajcie, widzicie to już, nie? Widzicie? Taka se przyszłam od na pole. Mam nadzieję, że jakoś tu dobrze dojdę. Ale zobaczcie, ile tutaj tego jest. Wiem, że są pola, gdzie jest dużo tego więcej, ale tu zrobić sobie sesję zdjęciową, nie? To by było po prostu coś niesamowitego. Dlatego chcę sobie tu puścić drona. Jakieś fajne zdjęcia z laurką może. No kurczę, dzisiaj się muszę skontaktować z sąsiadem, ile to jeszcze będzie, żeby sobie ewentualnie jeszcze jakieś foty porobić. Zarąbista sprawa, nie? Lubicie takie klimaty? Taka rzecz pod domem, ej. Ja mieszkam tam na zakręcie. Za chwilę. Rozumiecie to? Inaczej, ja już wiedziałam, że to jest. Tylko ja na ten genialny pomysł wpadłam po prostu wczoraj. Tu mamy i chyba gdzieś idę tam, mi się wydaje. Albo tam, gdzie jest ich więcej? Tam chyba pójdę, co? Jak myślicie? Dobra, idę tu, bliżej. Ja z aktywnością fizyczną nadal mam tak samo, nie lubię się przemęczać. Wybrałam krótszą drogę. A wow, 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 no Jezus, czego kujesz? Człowiek na wsi mieszka, ale coś ukuje i już nienauczony. I piszczy. Doczłapałam się. Wyciągamy drona i położę go tutaj na tym, bo tu chyba mi nie wystartuje z takiej powierzchni, chociaż z tego może by poleciał, więc tu wystartujemy. Torebeczka, nie? Ma się te chińskie pomysły. Dronik ustawiony, zaraz odpalamy rakietę i módlmy się, żebym ze swoimi zdolnościami nie musiała go w końcu w polu szukać. Ja i on, jak to widzicie? O, pociąg, ale zarąbiście widać. Dronik, cyk, już moją gębę tutaj widać. O, patrzcie, patrzcie, to co, lecimy. Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you. And we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away, some other place. Don't wanna wait, oh my Indian summer. Torba, statyw, musiałam to troszeczkę podłożyć, bo tu jest nierówno, jak to na polu. Paneli prostych to nie ma. Najwspanialszy moment, gdy postanowiłam sobie porobić zdjęcia jednak sama. Jak to ja bym miała sobie nie zrobić zdjęcia tutaj sama nawet? No jak? Ja? Ja bym się zestarała, bym zrobiła. I ten fajny moment, w którym teraz właśnie ci wszystko gryzie w dupę, w pipę. No jest ogień. To się odpierdzielona dama usuwa z pola. Idę do domu, ponagrywałam, zdjęcia sobie porobiłam. Po drugie właśnie chciałam wykorzystać ten dzisiejszy dzień, bo podobno, Jezu, jak ja szoruję tą torbą po tym. Bo tak jak wam mówiłam, podobno u nas ma się jutro już ochłodzić, więc musiałabym przyjść sobie tutaj nagrać w kurtce. A tak jeszcze sobie wykorzystałam i se nagrałam w kietce.
jutro już idzie do prania, bo dwa dni w niej latałam, nie? Tak mi się podoba ta sukienka, że po prostu obłęd. Tak. A w ogóle wiecie, jaki film złapałam? Że stoję, ja, nie? Rozumiecie to? Zanim bym tam wlazła na górę, ze trzy ojomy bym zaliczyła w szpitalu na pewno. I takie ujęcie. I z drona, jak spadam, giry łamię, łeb obijam. Nie, ale fajnie by też było na tym, nie? Ale to może nie dzisiaj. Krzysia nie ma, ale Krzysiu, serdecznie z całego serca dziękuję Ci bardzo za sesję zdjęciową na Twoim polu. Fura jest, zobaczcie, nikt nie zajumał, furgonetka stoi. Get on now. Nie wiem, jak kamera oddaje światła. Całe zachmurzone, a teraz tak fajnie się tutaj słońce zaczyna przebijać. O, tutaj w tym miejscu i tutaj na dole. A wiadomo, że najfajniejszy efekt by był w momencie, gdyby zachodziło słońce. I by, o, widzicie, jak tu słońce zaczyna? Teraz, jak ja jadę, to cały mnie w migdał. Tak jest jakoś bardzo duszno, jakby miało padać, naprawdę jest tak okropnie duszno. Słuchajcie, czuję się rewelacyjnie, czuję się bardzo dobrze, ale normalnie tak mnie męczą te zatkane tutaj zatoki całe, bo to chyba zatoki, tak? No bo co mi się tutaj zapchało? No przecież no nie dupa. I oddychać mogę, normalnie oddycham, ale mnie to tak męczy, wiecie, nie dosyć, że głos mam jakiś zrąbany bardziej niż zwykle, to jeszcze po prostu, oj. A kataru? Zero. Nic mi nie leci od dwóch dni. Nic. Zerknę w torbę, czy wszystko wzięłam, bo ja tam po prostu kamery rozkładałam, jak się tylko dało. Wciągałam je i tak chcę się upewnić, żebym zaraz tu nie musiała popierdzielać jeszcze raz. Popierdzielać, tak. Samochodem bym podjechała, no jak? A telefon mam? A może telefonu nie mam? Czekaj. A nie, mam. Dobra. Nikt nie wejdzie. Gruby się zeszł. Gruby się zeszł. Malwinka weszła. Boż! Jest tutaj, że chodzi. Cześć! Malwinka sobie przypomniała. Ona to lubiła zawsze, z Rysiem. A Malwinka, chodź jeszcze raz. Jeszcze raz. To był wasz tunel. Tunel miłości. Tunel miłości to był, tak. Proszę wejść, pokazać klasę. Oni chyba wydorośleli. Mówi, sama se wejdź. Kto się pakuje? Pakuj się do miski. Gruby. Gruby idzie nasrać. Idź, zrób to swoje. Mam pomysł. Pokaż. To miało być. To nie tak miało być. Nie, w ogóle to nie działa. Oni chcą teraz samo to. Na pazura i. Isiu i jego brzuszek. On się może po prostu nie może zmieścić. Ze swoim brzuszkiem się zaklinuje. Mir. Śmier. O proszę. O proszę. Chyba twój tunel już nie ma zainteresowania. Mhm. Możesz sobie główkę wsadzić. Czy wszystko z tobą w porządku, Mir? Ale paszcza! Ale paszcza! Kocham Mir, kocham Mir, kocham, kocham Mir. Masz. Jak widzicie w tle z tyłu, zgrywam wszystkie pliki, które dzisiaj nagrałam, edytuję film, który wy właśnie teraz oglądacie. Dawid poszedł z Laurką do babci, a ja wykorzystuję ten czas, żeby wyedytować film. A tutaj na Instagramie pewnie wrzuciłam już foteczkę, bo mam trochę zdjęć zrobionych. Jak się prężyłam jak łania. Jedne ładniejsze, drugie nie, bo już trochę przeglądałam. Niektóre były nawet od razu do usunięcia. Dziękuję serdecznie z całego serca za obecność. Proszę Was o pozostawienie kciuka do góry, jeżeli macie życzenie oczywiście. Subskrybujcie i nie zapomnijcie o pozostawieniu komentarza, żeby film się lepiej oglądał. Czyli podnosimy statystyki. Za co z całego serca, jak zawsze, dziękuję. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.